No, witam wszystkich serdecznie. Jest wtorek po Wielkanocy. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej przestrzeni. To jest ziemia mazowiecka, mój drugi dom. Tak chyba mogę powiedzieć. I ruszamy na wyprawę. Zimno jak cholera, powrót zimy. Jest około 1 stopnia w tej chwili. I do tego strasznie wieje. Nie wiem, czy w ogóle będzie słychać to, co mówię. No, jest już 10 rano. Strasznie mi długo schodziło z wybraniem się dzisiaj, bo wracałem się chyba z 50 razy. Zapominałem co chwila czegoś. No ale w końcu się wybrałem i jedziemy. Jedziemy w kierunku zachodnim, a więc pod wiatr. Także na razie nie będę się odzywał zbyt wiele, bo pewnie i tak nic nie słychać. Chwilowo las nas zasłania od wiatru, więc powiem parę słów. Nie pamiętam, żebym przy takim wietrze w ogóle kiedykolwiek jechał. To znaczy, jeśli chodzi o siłę, to pamiętam, ale jeśli chodzi o to, że on jest jeszcze chłodny do tego, to na pewno takiej wycieczki jeszcze nie było. Dzisiaj bez trzeciego biegu to po prostu nie daje rower rady. Trzeci stopień wspomagania to jest minimum. No i te prędkości nie są zachwycające. Jedziemy w stronę zachodnią, czyli dokładnie pod wiatr, więc wracać się na pewno będzie dobrze. O czym nie omieszkam poinformować. Się język plączę z tego wszystkiego, bo mi maska przymarzła do twarzy. Dobra, jedziemy, proszę Państwa. Kilometrów przejechane, już ponad. Tu proszę nie patrzeć, bo nie skasowałem licznika. Tak jak mówię, dzisiaj rano byłem trochę zakręcony. No to będziemy się opierać na tym. Jesteśmy w Szczutowie, tam za drzewami jest DPS, a tu jest jezioro. Warto o tym wspomnieć, bo na Mazowszu jeziora są bardzo wielką rzadkością. No ale nie zapominajmy, że jesteśmy na północnym krańcu województwa mazowieckiego, więc tutaj te jeziora w jakiejś ilości występują. I to całkiem niezłe jeziora. Nie wiem, czy tu przez drzewa dobrze widać, ale to jest sporawe jeziorko. Tutaj mamy nawet ośrodki wypoczynkowe i tak dalej. Także całkiem sympatycznie. Dzisiaj trochę tych jezior zresztą będziemy mijać po drodze. Zaraz wyjeżdżamy z województwa mazowieckiego i wjeżdżamy do kujawsko-pomorskiego. Także no powiem tak, wiatr jest nieprzyjemny, ale o tym już wspominałem. Temperatura się podniosła, mamy 2 stopnie w tej chwili. Także no damy radę, myślę, spokojnie. Znajdujemy się przy stacji kolejowej w Szczutowie, tam ona dokładnie jest. Jestem teraz na przejeździe. No dzisiaj będzie troszeczkę o kolei, bo to była moja pasja w dzieciństwie. Jedna z moich pasji, mam ich dużo. No i trochę jest nawet do tej pory, chociaż dzisiaj już się nią nie zajmuję aż tak bardzo, bo nie mam na to czasu. Ta linia kolejowa dla ruchu pasażerskiego została zamknięta ze 20 lat temu. No i w tym roku się doczeka, z tego co wiem, przywrócenia ruchu pasażerskiego. Tutaj ma być remont. W tamtą stronę jest Sierpc. I tutaj obowiązuje ograniczenie 20 na godzinę, bo torowisko jest w fatalnym stanie. Może tutaj po tym tego nie widać, ale generalnie tak jest. Więc tutaj będzie remont i prędkość ma być znacznie podniesiona.
no, co koleje zamierzają wykorzystać i puścić tutaj pociąg, i to nawet dalekobieżny. No tak, a my sobie lecimy tam dalej, w las. Tak jak ja lasów generalnie nie lubię, o czym już wielokrotnie wspominałem, bo zasłaniają widoki, tak dzisiaj każdy las, nawet najmniejszy, jest wybawieniem, bo osłania od wiatru. Więc bardzo chętnie tam sobie wjedziemy i pielgrzymujemy dalej. A dzisiaj słowo pielgrzymujemy nie jest bez znaczenia, gdyż jedziemy do Skępego, a tam jest klasztor Bernardynów, który też, mam nadzieję, pokażę, jak dojadę. Tak się dzisiaj wybrałem, że normalnie jestem zły na siebie. Ani portfela nie wziąłem, ani dokumentów, pieniędzy, nic. Jeżeli się coś stanie, to będzie kaplica. Dobrze, że telefon mam, to będzie przynajmniej można zadzwonić po pomoc. Dobra, nie marudzę, już jedziemy dalej. Wjeżdżamy do Rogowa, chwilowo nie ma osłony od wiatru, więc się trochę męczę. Wiatr jest porywisty, więc jak czasami dmuchnie, to praktycznie staję w miejscu. No i tutaj będziemy skręcać w lewo i w kierunku południowym już do Skępego samego. A potem będzie już z wiatrem z powrotem. Także nie jest źle, mamy przejechane 27 kilometrów. Jak widać, wjeżdżamy do powiatu lipnowskiego. 32,5 kilometra za nami. Trochę lepiej się jedzie, bo znowu mamy las. Także jest nieźle. No pogoda, jak widać, nie jest taka fatalna, bo nie pada i wydaje mi się, że raczej nie powinno. Co prawda chmury są, ale nie wyglądają na takie, z których mogłoby coś intensywnie popadać, najwyżej pokropić przez chwilę. Godzinę mamy 11:49. To myślę, że jeszcze do Skępego to nam zostało z jakieś pół godziny. No i potem zaczniemy już wracać z wiatrem. I tylko trzeba się modlić, żeby się nie przekręcił w drugą stronę, bo wtedy będzie ciężko. I mamy kolejne jezioro. Jezioro Szczekarzewo. To wygląda na małe, ale też może nie jest takie małe, tylko bardziej podłużne niż okrągłe, więc ono się tam troszeczkę ciągnie w dal. To już jest bardzo blisko Skępego. Myślę, że dostało ze 3 km do miejscowości. 12:12, temperatura 2 stopnie. Nie chcę być więcej, niestety. No muszę powiedzieć, że uwielbiam te tereny, ale czekam, aż tu przyjadę latem, będę mógł w końcu przy normalnej pogodzie tędy pojeździć. Bo tak jak mówiłem na początku, przyjemność dzisiaj jest średnia. No ale jest, bo gdyby jej nie było, to bym w ogóle nie wyjeżdżał, bo po co? Dobrze, zróbmy tę ostatnią trójkę. Skępem sobie zrobimy chwilę oddechu. A teraz się muszę wykaraskać stąd. Wjechałem tu trochę głębiej, żeby było widać to jezioro. O. No, na szczęście drzewa są, także wiatr trochę zelżał i można spokojnie jechać. No dzisiaj głównie operujemy trzecim stopniem wspomagania, bo niestety na dwójce to się nie da jechać. I wjeżdżamy do Skępego. Przejedziemy przez tory i w lewo do stacji podjedziemy. O tak.
dawno tutaj nie byłem. Bardzo dawno. No i tak to wygląda. Linia w kierunku Torunia, w drugą stronę do Sierpca. Stacja wygląda całkiem ciekawie, bo jeszcze tutaj kilka miesięcy temu pociąg się zatrzymywał. Pasażerski oczywiście, bo towarowy ruch jest cały czas prowadzony, tak jak na tamtej linii do Brodnicy, co wam pokazywałem wcześniej. No, niestety teraz już jest ruch zawieszony, no ale może go przywrócą kiedyś. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, ale nie wygląda to źle. Pokażę jeszcze z tej strony budynek. O. No i lecimy nad jeziorko. O, tu można sobie rowerem skręcić, to sobie tak zrobimy. Och, no dobrze. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tu przez te trzciny zarośla będzie coś widzieć. Będzie coś widać. Teren podmokły, więc dalej nie wjeżdżam. Także tutaj można sobie poobserwować. To jezioro jest dosyć duże. No właśnie tutaj nie widać tego. Może tam bardziej, chyba że pojedziemy dalej tam. Tam po tamtej stronie mamy jakieś ośrodki, nie wiem, plaże. Ale tam już sobie nie pojedziemy. Pojedziemy sobie w tę stronę. Pojedziemy sobie w tę stronę, może tam zobaczymy, będzie lepszy widok może na jezioro. Chociaż tu wszędzie takie zarośla są, nie wiem. Ale dobrze, że tu można rowerem jechać sobie. O, i to mi się podoba. Tam widzę, chyba nawet jest coś zrobione. Pięknie. O, pięknie, tak, mostek. Dobra, możemy sobie przejechać. Stanowisko archeologiczne. Nie wolno tam wjeżdżać, dobra. No i tutaj też nic nie widać. O, czekaj, tutaj jest coś. Tu sobie wjedziemy, zobaczymy. Może coś tu będzie widać z tego pomostu. Powinno być widać. No dobra, tutaj jest całkiem ciekawie już.
No i tam jakby się popatrzeć na wprost, no to to jezioro jest dosyć duże, ono się tam rozciąga, jeszcze ciąga za tymi drzewami, kawał drogi. No i tam właśnie są jakieś plaże, coś tam, można się pokąpać, ale tutaj, o, jest drugie jezioro. Jestem tu. O, i tutaj jest widok lepszy. Tutaj jest widok lepszy i tutaj sobie zrobimy zdjęcie, tutaj sobie usiądziemy na chwilę i tam mamy ten klasztor, o którym była mowa. Albo i nie. No tak, pomieszało mi się niestety. Ten klasztor jest zupełnie z drugiej strony. Już mi się teraz nie chce tam wracać, więc może kiedy indziej to pokażę. Teraz będziemy już lecieli w stronę Sierpca, bo tak to by musiał się zawrócić. Ojejku, no lipa, no trudno. Błędy się zdarzają w życiu. Także następnym razem. A teraz lecimy już na Sierpc, czyli w stronę wschodnią. W kierunku Ligowa. Czyli musimy tu wyjechać w prawo i lecieć cały czas prosto. I tak zrobimy. A nie wiem, dlaczego mi się to pokiełbasiło, no. Właśnie coś kojarzyłem, że to jest z tamtej strony, ale jakoś nie było tego widać, nie wiem, co mi się tam porąbało. Tu jest urząd miasta po lewej. Warszawa, Płock. To my na Płock. No myślę, że teraz się będzie dobrze jechało, bo z wiatrem wreszcie. Ale powiem szczerze, że nie czuję się bardzo zmęczony. O, i tutaj też mamy jezioro. Także jakby komuś było mało wody, to jeszcze tutaj można przyjść. Zbliżamy się do Ligowa, godzina 13:05, zrobionych kilometrów 54. Jak widać droga świeżutka, bo tam troszeczkę dziur było wcześniej, to nie nagrywałem, żeby nie trzęsło. Jedzie się o wiele swobodniej rzeczywiście, z wiatrem w plecy. Temperatura się podniosła do 4. No także same plusy jak na razie. No Ligowo to już jest oczywiście z powrotem województwo mazowieckie, także wracamy do domu. Po tym krótkim pobycie w Kujpomie
wracamy na Mazowsze. W Ligowie jest bardzo ładny kościół, imponujący można by powiedzieć, jak na kościół wiejski, z dwiema wieżami, w bardzo ładnym stanie. No, no, naprawdę. Tak, i my tu lecimy prosto. O, i tu mamy Sierpc 13 i bardzo dobrze. Czyli można powiedzieć, że pi razy oko zostało nam 23. Bo Sierpca jeszcze dycha. Także mamy w tej chwili 55 z kawałkiem, czyli powinno być 78, tak mniej więcej. No, czyli satysfakcjonujący dystans jak na takie warunki pogodowe, to myślę, że pod 80 to jest całkiem nieźle. No i wjeżdżamy do Sierpca. Od strony Mieszczka, to jest miejscowość, której nazwa jest specjalnie dedykowana obcokrajowcom uczącym się polskiej wymowy, żeby sobie poćwiczyli. Mieszczk. Dobra, a jesteśmy już w Sierpcu, na przedmieściach. Ten wysoki budynek, który prawdopodobnie widać tam na horyzoncie, to jest słodownia należąca do browaru. Czy może teraz nie należąca, ale w każdym razie znajdująca się na terenie, o może tak, browaru, w którym powstaje piwo Kasztelan. Kiedyś lepsze, dzisiaj gorsze, ale zawsze z sentymentem do niego wracam. A po prawej mamy stację kolejową, już początek stacji w zasadzie. Kiedyś dużej stacji węzłowej, dzisiaj w opłakanym stanie. Zaraz może podjedziemy pod dworzec, pokażę wam budynek dworca, jak wygląda. Tutaj kiedyś była parowozownia, nic z niej nie zostało. No i dawne czasy się przypominają. Wieża ciśnień. I zaraz tutaj skręcimy. I mamy dworzec. Dworzec jest do kupienia, chciałem ogłosić. Bodajże 150 tysięcy kosztuje. Budynek piękny, zabytkowy. Ale niestety w stanie ruiny. A kiedyś to miejsce tętniło życiem. No tutaj to już strasznie wygląda. Cegłę gubi. Idziemy z drugiej strony, wam pokażę. Proszę bardzo, jakby ktoś miał zbędne 150 tysięcy, to sobie może zakupić. Budynek z 1924 roku. Aż serce się kraje. No, na szczęście pociągi jeżdżą, jakiś ruch jest. No, ale widząc coś takiego, to nie wiem, czy bym chciał tu wysiadać w ogóle.
Tak, a tu był dworzec autobusowy kiedyś. A teraz będzie co? Budynek handlowo-usługowy. Aha, ale też komunikacji też coś będzie. No, no, ciekawe. Też kiedyś to miejsce tętniło życiem. Ajej, stare czasy. Zostało nam jeszcze 10 km i mamy 13:55. Dobra. Zielone. Okej. Dobra, i tu mamy taki skrót nad Sierpienicą, także sobie skręcimy. Och. Odkryłem go w wakacje. Ciekaw jestem, czy tam nie zamknięte będzie. No, bo widzę, że coś tu robią, no Boże. Nic, najwyżej się zawróci. No tak, tędy nie przejedziemy niestety. Dobra. Stare domy jeszcze, mazowieckie. Też już w ruinie. W stanie raczej agonalnym. No dobra, to trzeba niestety przelecieć tutaj dołem. Ostatni odcinek, wyjeżdżamy z miasta. Droga będzie dosyć ruchliwa, więc już nie będę się odzywał. Dopiero na miejscu powiem, jak tam wyszło, z dystansem, z czasem i tyle. No i dojechałem. 14:23 km. Znowu niecałe 80. No ale można uznać za okrągleniu, że jest 80. Czas wyszedł niecałe 4,5 godziny, więc jak na te warunki pogodowe to całkiem nieźle. Także pięknie, dziękuję i do zobaczenia.